Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Jedni z nas boją się pająka w łazience, inni natomiast płacą za to, żeby obejrzeć jakiś przerażający film. Tak to jest, że strach jest częścią naszego życia, poniekąd jest nierozerwalny z naszym człowieczeństwem. I to chyba jedna z podstawowych, nawet ważniejszych emocji, ponieważ umożliwia nam przetrwanie. Zaś ignorowanie strachu w określonych sytuacjach może być ryzykowne, bo jest to naturalna reakcja, która chroni nas przed niebezpiecznymi sytuacjami. Jezus dzisiaj w Ewangelii trzykrotnie mówi: nie bójcie się, nie bójcie się ludzi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale bójcie się tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. I tutaj bym musiał odnieść się do swojej ostatniej niedzielnej homilii, kiedy wspomniałem tą statystykę, z której wynikało, że nie wszyscy deklarujący się jako katolicy uznają czy wierzą w życie wieczne po śmierci, a więc nie mają tej właściwej perspektywy, która kształtuje, powinna kształtować nasze życie, nasze wybory i też pomagałaby spojrzeć w odpowiedni sposób na to, co nas spotyka. Jako ludzie boimy się o wiele rzeczy, lękamy się. Ten bieżący rok z pewnością dołożył nam wielu zmartwień, wzmógł lęki, różnego rodzaju niepokoje i to jest jak najbardziej zrozumiałe. Tylko że warto byłoby zapytać też siebie, czy tak samo się boję, tak samo jestem zatroskany o swoje wieczne zbawienie. Ja jestem wielkim grzesznikiem i mam tego absolutną świadomość. Mówię to z całkowitą pokorą, bo nieraz upadłem, nieraz zgrzeszyłem. W swoim życiu też nieraz i ciężko. Ale za każdym razem z Bożą pomocą spieszyłem do Bożego miłosierdzia i powstawałem, żeby z Bogiem się pojednać, żeby odzyskać tę utraconą przez grzech przyjaźń. Jako spowiednik też przez te 7 lat dane mi było być świadkiem wielu wielkich nawróceń, wielkich powrotów, łez skruchy, czasami nawet po 10 lat. I też z wielką radością było i jest dla mnie usłyszeć nad sobą, czy wypowiadać nad innymi te słowa: i ja odpuszczam Tobie grzechy. Dlatego też w tym kontekście jakoś nie potrafiłem i nadal nie potrafię zrozumieć jednej rzeczy. Takiego świadomego, dobrowolnego trwania w grzechu ciężkim. Nie samego upadku, ale trwania w tym upadku. Nie potrafię zrozumieć, że ktoś, kto
deklaruje się jako człowiek wierzący, potrafi czekać długie miesiące do następnych świąt, do następnej Wielkanocy, będąc w stanie grzechu ciężkiego, czyli bez łaski uświęcającej, bez komunii świętej, że są takie osoby, które mogłyby żyć w jedności z Bogiem, mogłyby systematycznie karmić się ciałem Chrystusa, ale tego nie zrobią, bo do spowiedzi pójdą dopiero 24 grudnia. I bardzo mnie jako księdza boli to, że gro osób, jak już powiedziałem, wierzących, przynajmniej tak twierdzą, nie ateistów, świadomie i dobrowolnie trwa w stanie duchowej śmierci. Bo co się stanie z duszą takiego człowieka, gdyby ten nagle niespodziewanie odszedł z tego świata, nie pojednawszy się z Bogiem? Myślę, że te ostatnie miesiące pokazały nam, że nie warto czekać z pojednaniem się z Bogiem, czekać w sumie nie wiadomo na co, bo może nagle, z dnia na dzień okazać się, że takiej okazji, żeby się sakramentalnie z Bogiem pojednać, nie będzie. Widzimy jednak, że nie wszyscy się tym przejęli i na pewno znajdą się też tacy, którzy pomyślą sobie, nie udało się w Wielką Sobotę, przyjdę w Wigilię. I tak przygotowując się do tego dzisiejszego dnia, w końcu doszedłem do wniosku, że chyba nie ma sensu zastanawiać się, dlaczego tak jest i że chyba nie znajdę odpowiedzi na to pytanie. Tak samo jak możemy się głowić i zastanawiać, dlaczego pani X nadal pali papierosy, skoro jej matka umarła w męczarniach na raka płuc? Albo dlaczego pan Y wsiada nietrzeźwy do samochodu, skoro widział makabryczne zdjęcia z wypadków? Tak samo możemy się zastanawiać, dlaczego ktoś zwleka z pojednaniem się z Bogiem, mimo iż wie, że śmierć w stanie grzechu ciężkiego może oznaczać wieczne potępienie. Jako ludzie rozumni wiemy, że ten dzień odejścia z tego świata prędzej czy później przyjdzie. Zaś jako wierzący wiemy, że wiąże się to ze stanięciem przed Panem Bogiem w całej prawdzie, z całym swoim duchowym, życiowym dobytkiem. I to nic nowego. Jezus na kartach Ewangelii poprzez przypowieści wielokrotnie nam o tym przypomina. Chociażby kojarzymy tę przypowieść o 10 pannach. Miały czekać na przyjście oblubieńca. I tak samo jak my, tak i one wiedziały, że ten dzień nadejdzie. I te, które były gotowe przez Chrystusa, są nazywane jako roztropne. Natomiast te, które zlekceważyły wezwanie do czuwania, nazywa wprost głupimi. Chociaż polscy tłumacze są dla nas łaskawi, to greckie słowo przetłumaczyli łagodniej, jako nierozsądne czy nieroztropne. I tak wracając do tego mojego pytania, jedyna słuszna odpowiedź, jaka się nasuwa, dlaczego tak jest, to po prostu z ludzkiej głupoty, z braku rozsądku, roztropności i tak naprawdę prawdziwej wiary. O dziwo w tych sprawach ziemskich, materialnych wykazujemy się nie lada mądrością, sprytem, przebiegłością. Czemu tak nie jest w sprawach najważniejszych, w sprawach naszej wieczności? I tu wcale nie chodzi o to, żeby kogoś straszyć piekłem albo żyć w takiej obawie przed Bożą sprawiedliwością. Ale jeżeli jesteś w grupie tych osób, które przez większość roku, mimo swojej tutaj obecności, częstej czy sporadycznej w niedzielę, zatrzaskujesz drzwi swojego serca przed Jezusem, czyli w duchu tej dzisiejszej Ewangelii wypierasz się Go wobec zgromadzonych tutaj sióstr i braci, to w trosce o Twoje zbawienie w imieniu Jezusa proszę Cię, nawróć się. Przyjmij Boże przebaczenie. Przyjmij chleb, który daje nam życie wieczne. Życie ziemskie prędzej czy później straci każdy z nas i choćby na uszach stawać, czasu nie zatrzymamy, śmierci nie przegonimy. Ale nie bądź głupi, nie bądź nieroztropny i nie igraj z tym, który, jak mówi dzisiaj Chrystus,
duszę i ciało może zatracić w piekle. Parę dni temu rozmawiałem ze swoim kolegą, też księdzem, między innymi też o sakramencie pokuty rozmawialiśmy i powiedział takie mocne zdanie, przynajmniej mocne dla mnie. Powiedział tak: wytresowaliśmy ludzi do spowiedzi, ale nie wychowaliśmy ich do nawrócenia. Co to znaczy? Pamiętajmy, że nie wystarczy się tylko wyspowiadać. Kluczowe jest nasze wewnętrzne nawrócenie, konkretna przemiana oraz mocne postanowienie poprawy. I tak, jeżeli ktoś wielokrotnie wypierał się Chrystusa, lekceważył Jego zaproszenie na ucztę miłości, czyli Eucharystię, i przychodzi po pół roku, po roku, wyznając przynajmniej chociażby ten grzech, ale mając z tyłu głowy takie przekonanie, że no, przez te kolejne pół roku to z pewnością nie raz jeszcze mszę świętą opuszczę, a do spowiedzi to i tak przyjdę dopiero na Wielkanoc czy Boże Narodzenie, to w takim wypadku naprawdę należy się zastanowić i mieć poważne wątpliwości, czy ta spowiedź w ogóle jest ważna. Dlaczego? Bo tam często nie ma szczerego żalu, nie ma chęci poprawy, nie ma zadośćuczynienia. Tak na marginesie jestem ciekaw, ile z tych osób, które, jak już jesteśmy przy tym temacie, świadomie, dobrowolnie opuszcza niedzielną Eucharystię, wyspowiada się z tego, w duchu zadośćuczynienia chociażby przyjdzie dodatkowo na mszę świętą w tygodniu. Warto prześledzić swoje spowiedzi. Czy był tam autentyczny żal? Czy była naprawdę chęć zmiany? I czy było zadośćuczynienie? Bo to tylko, przypomnę, są warunki dobrej, ważnej spowiedzi. Święty Augustyn to już na koniec powiedział: błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską. Jeśli nie chcesz spędzić z Nim całej wieczności, ale z Chrystusem, to nie bądź głupi, nie bądź nierozsądny i nie bądź uparty.